Domek dla myszki. Michael Broad. Była Wigilia Bożego Narodzenia i rodzice właśnie kładli Lucy spać. Pocałowali ją na dobranoc, zgasili światło i mieli już wyjść z pokoju, kiedy mała dziewczynka siadła na łóżku i zmarszczyła brwi. Lucy była bystrym dzieckiem w wieku, w którym zaczyna się zadawać pytania. Poważne pytania w rodzaju: ale co za głowa wróżka robi z tymi wszystkimi zębami? Mama i tata od razu odgadli z wyrazu twarzy córki, że właśnie zamierza o coś zapytać. Czy święty Mikołaj naprawdę istnieje? Spytała. A może to wy idziecie do sklepu, kupujecie mi prezenty? Rodzice Lucy roześmieli się i przyznali, że czasem pomagają Mikołajowi z niektórymi podarunkami, ale że on sam jest absolutnie prawdziwy. Potem wymienili uśmiechy i porozumiewawcze spojrzenia. Dorośli często są zupełnie nieświadomi tego, że ich dzieci wszystko widzą. Również Lucy zauważyła uśmiechy i potajemne spojrzenia. Mimo to przyjęła odpowiedź rodziców i z powrotem się położyła. Zobaczymy, wyszeptała dziewczynka, ponieważ miała swój sekret. W przeciwieństwie do swoich rówieśników, Lucy nie będzie musiała wyglądać przez okno w poszukiwaniu śladów sani świętego Mikołaja. Gdy nastanie ranek, już ona będzie wiedziała, czy on naprawdę istnieje. Zamknęła więc oczy i szybko zapadła w sen. Na ulicy, pod oknem Lucy, maleńka mysz obudziła się. Wytknęła nosek z torebki po chipsach, służący jej za dom, i rozejrzała się ostrożnie dookoła. Myszka nie wiedziała, że jest Boże Narodzenie, nie wyczuwała, że coś się działo. W ciągu ostatnich kilku nocy w oknach pojawiły się migoczące światełka, a w koszach na śmieci było więcej pożywienia. Teraz zaś zaczął padać śnieg. Myszka pomyślała, że śnieżynki wyglądają bardzo ładnie. Tyle że mróz szczypał ją w łapki. Mysz zauważyła również, że rodziny zbierały się razem. Kiedy wysunęła się ze swojej torby, drżąc z zimna, doszła do wniosku, że pewnie gromadzą się, żeby było im cieplej. Myszka nie miała rodziny, ani nikogo, przy kim mogłaby się ogrzać. Spojrzała na okna najbliższego domu i z zadowoleniem stwierdziła, że światła są w nim pogaszone. Wiedziała, że to oznacza, iż wszyscy poszli do swoich łóżek. Potraktowała to jako zaproszenie do wejścia do środka, by schronić się przed śniegiem. Mysz wśliznęła się przez wrzutkę na listy i przemknęła po dywanie do salonu. Ze zdziwieniem odkryła tam dużą choinkę przystrojoną kolorowymi lampkami. Pod drzewkiem leżały paczki opakowane we wzorzysty papier. Papier doskonale nadaje się do ocieplania zimą, dlatego myszka oderwała z niego dwa paski i owinęła je sobie wokół łapek. Mysz miała już wyruszać na poszukiwanie jedzenia, kiedy spostrzegła coś dziwnego w środku rozerwanej paczki. Wyciągnęła to coś i podsunęła pod lampkę choinkową. Był to maleńki sweterek zrobiony na drutach. Mysz domyśliła się tego, bo widziała już ludzi noszących swetry. Sweterek był zdecydowanie za mały dla człowieka, więc mysz uznała, że jest dla niej i włożyła go. Był bardzo ciepły. Myszka dalej rozdzierała pakunki i znalazła w nich jeszcze więcej maleńkich ubranek, ale w przeważającej większości były to sukienki, raczej nie dla niej. Potem myszka zauważyła ogromną paczkę i oderwała z niej mały kawałek papieru, pod który ukazały się zielone drzwiczki. Kolejne rozdarcia odsłoniły okna i komin. Po dłuższym czasie spędzonym przez mysz na wspinaniu się, zdzieraniu papieru i rzucaniu skrawków, objawił się jej cały dom. To dom w sam raz dla myszy, pomyślała myszka. Potem otworzyła drzwiczki, zapaliła światło i wbiegła do środka, żeby zapoznać się z każdym pomieszczeniem. W jadalni myszka przypomniała sobie, że dawno niczego nie jadła. Ale chociaż stół był nakryty do obiadu, na talerzach brakowało pożywienia. Po całym podekscytowaniu związanym z rozdzielaniem paczek i odsłanianiem domu, mysz poczuła się bardzo zmęczona. Odsunęła więc jedno z krzeseł stojących przy stole i usiadła, by odpocząć. Nagle usłyszała jakiś hałas i wyjrzała przez maleńkie okno. Zobaczyła, jak na zimnym popiele na palenisku staje para butów z cholewkami. Potem z kominka wyszedł rosły mężczyzna, ubrany na czerwono, i strzepał sobie z ramion płatki śniegu. Mysz zamarła, kiedy nieznajomy zbliżył się do gzymsu kominka, na którym ktoś postawił kieliszek sherry i talerzyk z bożonarodzeniowymi ciasteczkami. Pożałowała wtedy, że nie zauważyła przysmaków jako pierwsza. Ale ani drgnęła, kiedy intruz pociągnął łyk z kieliszka i odgryzł kawałek ciasteczka.
Mężczyzna zczerwieni wyciągnął z kieszeni małą kartkę. Przeczytał ją uważnie, a potem rozejrzał się po pokoju, jakby czegoś szukał. Kiedy zauważył skrawki porwanego papieru, zaśmiał się sam do siebie i skierował swe kroki prosto do małego domku stojącego pod choinką. Mysz zadrżała w swoim krzesełku, kiedy nagle cała przednia ściana jadalni rozerwała się ze skrzypaniem, niczym drzwi, a na jej miejscu ukazała się rumiana twarz z długą, białą brodą. Tu jesteś! Uśmiechnął się mężczyzna. Mała mysz spojrzała w górę z poczuciem winy. Jednak nieznajomy, zamiast jak większość ludzi przekonić gryzonia za pomocą szczotki do podłogi, ułamał kawałek ciastka i położył go ostrożnie na talerzyku. Wesołych świąt! Powiedział i starannie zamknął ścianę jadalni. Myszka była bardzo głodna, więc od razu zabrała się do jedzenia. To była całkiem duża porcja jak na takie małe stworzonko, więc zjedzenie całego ciastka zajęło myszce trochę czasu. Kiedy nie było już ani okruszka, mysz podeszła do okna i zobaczyła, że znowu jest sama. Myszka nie bardzo wiedziała, co myśleć o mężczyźnie w czerwieni, ale po tym całym otwieraniu paczek, zwiedzaniu domu i pysznym ciastku była naprawdę wyczerpana. Wstawał bożonarodzeniowy poranek, kiedy myszka wchodziła po schodach w swoim nowym domu. Wiedziała, że tak naprawdę nie należą do niej. Przecież myszy nie mieszkają w domach. Jednak było to tak przyjemnie, że jeszcze nie miała ochoty wracać do swojej torebki po chipsach. Zmęczona mysz poszła do sypialni, zaciągnęła zasłonę, weszła do łóżeczka i otuliła się kocykiem. Nie przejmowała się tym, że później ktoś może ją przegonić z powrotem na śnieg. W tej chwili była szczęśliwa w ciepłym domku dla myszki i zapadła w sen. Na górze dziewczynka właśnie się obudziła. To nie było powolne, leniwe wstawanie. Lucy wyskoczyła z łóżka, zrzucając siebie kołdrę, wciągnęła na siebie szlafrok i wpadła do sypialni rodziców. Jest Boże Narodzenie! Krzyknęła, poskakując z podniecenia. Rodzice otworzyli zaspane oczy i uśmiechnęli się. Czy możemy zejść na dół i zobaczyć, czy święty Mikołaj przyniósł mi prezenty? Zapytała dziewczynka. Oczywiście, kochanie, ziewnęła mama. Jestem pewna, że żadnego nie brakuje. Widziałam list, który napisałaś do świętego Mikołaja i muszę przyznać, że naprawdę nie poprosiłaś o zbyt wiele. Słyszałem, że w tym roku elfy zbudowały w warsztacie świętego Mikołaja bardzo duży domek dla lalek, dla wyjątkowej dziewczynki, powiedział tata z porozumiewawczym uśmiechem. I wiem, że pan Mikołaj był mocno zajęty robieniem ubranek dla lalek. Och, na pewno znajdę to wszystko pod choinką, bo te rzeczy były na głównej liście, odparła Lucy niby od niechcenia. Ale chcę sprawdzić, czy święty Mikołaj dostał mój drugi list. Ten sekretny, o którym nikomu nie mówiłam. Rodzice Lucy raptownie usiedli na łóżku. Drugi list? Wydusili z siebie. Tak, poprosiłam w nim o najważniejszy prezent, żeby sprawdzić, czy święty Mikołaj naprawdę istnieje, odpowiedziała Lucy. Zaadresowałam go na biegun północny i sama go wysłałam. Porozumiewawcze spojrzenia zmieniły się w wyraz zaniepokojenia na twarzach rodziców, kiedy schodzili w dół w ślad za córką. Zrobili się jeszcze bardziej niespokojni, gdy po wejściu do salonu spostrzegli nieporządek i rozdarte opakowania pod choinką. Lucy, nie zważając na bałagan, przemaszerowała przez podarty papier i obrzuciła spojrzeniem wszystkie otwarte prezenty. Potem wzięła głęboki wdech i ostrożnie uniosła dach domku dla lalek. Aż zaparło jej dech w piersiach. Lucy zasłoniła dłońmi usta, powstrzymując się od krzyku. Zaniepokojeni rodzice szybko podeszli do dziewczynki. Wpatrywali się teraz w sypialnię w domku dla lalek, gdzie na miniaturowym łóżeczku spała głębokim snem myszka przykryta maleńkim kocykiem. Święty Mikołaj naprawdę istnieje! Wyszeptała Lucy, kucając i delikatnie głaszcząc miękkie futerko śpiącego zwierzątka. Poprosiłam go o moją własną myszkę, którą mogłabym kochać i przytulać i która mieszkałaby w moim nowym domku dla lalek. Przyniósł mi ją!